Witam Was jak zwykle bardzo serdecznie, wszyscy moi kochani, teranie, protosi, zergowie i kimkolwiek lub czymkolwiek generalnie tam jesteście. Ja oczywiście nazywam się Zed. Dzisiaj kontynuujemy, można powiedzieć, że w zasadzie nawet kończymy Bliskona. W tym tygodniu było troszeczkę dużo Bliskona, było dużo o Polteamie. Dwa jakże bardzo fajne koncepty właśnie, duże turnieje oraz rozgrywki międzynarodowe, które świetnie pokazują nam, jak bardzo popularny jest StarCraft. Dzisiaj BlizzCon 2009 showmatch pomiędzy, chyba nie muszę tego człowieka przedstawić, Imperator, StarCraft 1, Imperator wszystkich teran, Slayers Boxer, legenda. Nawet nie, mój ograniczony słownik nie posiada słów, które mogłyby opisać tego człowieka. Naprzeciwko niego człowiek, który już wyrobił sobie bardzo dobrą opinię o sobie, renomę, fruit dealer, zwycięzca GSL-a numer 1, walczący w GSL-u numer 2. Nie będę wam tutaj mówił, co się dzieje w dwójce GSL-a, tylko po to, żebyście mogli na własne oczy zobaczyć, jak fruit dealer sobie radzi. Oczywiście grający tutaj czerwonym zergiem, posiada już dużą ilość dronów. Zastanawiam się, czy nie będzie decydował się na szybką ekspansję. Obaj gracze grają na Lost Temple, mapa no, definiująca StarCrafta. Ja zastanawiam się, czy nie było gracza, który nie grał na Lost Temple, grając oczywiście w StarCrafta 1 i w StarCrafta 2, nie słysząc w ogóle o Lost Temple. W każdym razie, Slayers Boxer rozpoczyna tutaj od swoich pierwszych baraków, mniej więcej taki standardowy timing właśnie supply barak. Tymczasem Fruit Dealer buduje pierwszą wylęgarnię już w swoim naturalu. Ta wylęgarnia na Lost Temple będzie o wiele prostsza do obronienia, tak jak mówiłem, niż na innych mapach, ze względu na ten niezbyt szeroki czołg, te niezbyt szerokie przejście. Co ciekawe, obaj gracze ustawieni są w takiej konfiguracji, w której złapanie tego swojego naturala jest proste, jednakże złapanie kolejnej bazy może przysporzyć nie lada kłopotów, zwłaszcza na przykład, jeśli chodzi o boksera, no to on lubi dropować swoich przeciwników dropshipami, czy jak to w dwójce się mówi, medivacami. Fruit Dealer tymczasem, no oczywiście będzie starał się robić tutaj może jakieś mutaliski, coś takiego, tym jednakże ma miejsce ofensywny, bardzo szybki ofensywny bunkier. No i czy tutaj mają miejsce małe wojny dronów, wojny SCV-ów? Niczym w Gwiezdnych Wojnach mamy tutaj Star Wars, StarCraft, wojny klonów, wojny dronów. Wylęgarnia jest już gotowa. Czy mamy budujące się jakiekolwiek zerglingi? Jak na razie budowanych jest ich 6. Stara się jeszcze jakoś dokończyć ten bunkier, ale nie sądzę, żeby Slayerowi było dane, żeby ten bunkier w jakikolwiek sposób ukończyć. Chociaż chwila, moment, chyba zostanie ukończony. Wow, jeszcze zdołał schować tego SCV-a. Te oba SCV-y są, jeszcze naprawiają się oczywiście tutaj w środku. Reaper jest już tutaj, znajduje się w tym bunkrze, ale nie sądzę, żeby ten bunkier utrzymał się jeszcze zbyt długo. Reaper został okrążony jakże szybko. No i szczerze powiedziawszy, bokserowi ten rush zbytnio nie wyszedł. Czy będzie blokował się z supply depotem? Co ten SCV robi? Wolu, ale nie, co ten SCV robi? Nie za bardzo wiem, czy obroni się. Jest tutaj jeden Reaper. I spokojnie powinien obronić się przed tym bardzo, bardzo szybkim odwetem Fruit Dealera, tymi jedynie dwoma zerglingami. Jednakże Fruit Dealer jest już do przodu, jeśli chodzi o ekonomię. Posiada 20 dronów kontra 20 SCV. Oczywiście zaraz będzie do przodu ekonomię, to dokładnie miałem na myśli. Slayers Boxer buduje już swój drugi command center w naturalu, no i jak na razie duża ilość Reaperów pozwala mu właśnie na zbudowanie kolejnych baraków. Ze względu na to, że Reapery budują się dosyć długą ilość czasu, spokojnie może tutaj taką większą ilość baraków wybudować. Drugi Reaper ma 3 zabitych, więc jednak tutaj jakieś męczenie miało miejsce. Boxer buduje jak na razie dużą ilość baraków. Zobaczymy. Dwa Reapery znajdują się już w bazie Fruit Dealera. Czy jest wymyślany speed do lingów? Jeszcze w ogóle nie. To może być dosyć duży problem. Jednakże mamy do Queena, który spokojnie tutaj pilnuje i kolejne drony padają. Jednakże Fruit Dealer, no zbytnich obrażeń nie zadał tutaj. Używa bardzo fajnie tego klifu tutaj, który, za pomocą którego będzie w stanie tutaj atakować swojego przeciwnika. Miałem wrażenie, że te Roaches zaatakują Reapera, nie miało to jednak miejsca. W każdym razie następuje odganianie Overlordów, taki troszkę zanik
tych wszystkich harasów. Jak na razie w tym early game mamy dwa roachy, które posuwają się w stronę bazy boksera. No i czy zadają jakieś większe obrażenia? Zdołały zniszczyć jednego Reapera. No i zastanawiam się, czy tu jeszcze ten SCV będzie gryźć w ziemię. Mariny w małej ilości w ogóle nie są zbyt dobre na roachy, oczywiście w bardzo dużej. Radzą sobie z nimi całkiem nie najgorzej. Szczerze mówiąc, Fruit Dealer robi o wiele więcej tymi dwoma roachami niż powinien, tak naprawdę. No nie wiem za bardzo, dopiero chyba ten Maruder spowoduje, że będzie musiał Fruit Dealer albo się mi wycofać, albo je po prostu straci. Jednakże spójrzcie, cały czas nic tu nie wybiera tych minerałów. Jeszcze ten jeden SCV zostanie zniszczony. Czterech zabitych łącznie na tych roachach. Bardzo, bardzo dobry wynik. Jeszcze stara się jakoś tutaj wymikrować tym Maruderem, który znajduje się już na czerwonym. W każdym razie Fruit Dealer według mnie w bardzo dobrej sytuacji. Morfuje już swoją wylęgarnię w Leira. Roach Warren także jest ukończony, tak jak widzieliśmy tutaj, oglądając te roachy. Cztery z nich biegają sobie teraz tutaj po mapie i Fruit Dealer ekspuje. Interesujące w tej fazie gry, bardzo, bardzo wcześnie ekspuje tutaj. Bokser na pewno nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi jego przeciwnik. Dokładnie tak, nie widzi tej ekspansji. Bardzo naprawdę wczesna ta trzecia ekspansja. Tak jak mówiłem, obaj gracze nie są w stanie za bardzo złapać tego złota tutaj, także ta wyspówka nie byłaby kompletnie bezpieczna, więc muszą łapać inne znajdujące się troszeczkę dalej właśnie te ekspansje. Jednakże mamy tutaj timing push razem ze Steamem w wykonaniu boksera i może się okazać, że weźmie on tą grę. Gdzie są wszystkie jednostki? Gdzie są wszystkie jednostki Fruit Dealera? Nie za bardzo wiem. Jedynie cztery roachy i jeden, tylko jeden zergling, właśnie te ostatnie roachy. W tym momencie giną, musi tutaj Fruit Dealer wycofywać wszystkie swoje drony, których posiada 42, ogromna ilość zerlingów w tym momencie wypada. Mamy tutaj także jednego roacha, posiłki od boksera niestety nie spowodują, że będzie w stanie utrzymać tą ofensywę, no i niestety musi się wycofać. Fruit Dealer broni się ostatkami swojej siły, ale chwila, moment, ponieważ to znowu on musi się wycofać, jednakże kolejne roacze i zerglingi. Zerglingi mają już upgrade na speed, siły Fruit Dealera będą teraz o wiele mocniejsze, jeśli będą w stanie okrążać Mariny oraz Marudery Boxera, a to jest to, co robi dokładnie Slayers Boxer. Bardzo duża ilość Marinów, niewielka Maruderów. Mamy tutaj także fabrykę Armory, jest budowane. Interesujący, dosyć interesujący wybór Centrifugal Hooks. Na razie nie są wymyślane, jednak mamy tutaj Gilial. Nie wiem za bardzo, jak to się czyta. Gilial Reconstitution, czyli upgrade do prędkości roachy, który bardzo, bardzo jest im potrzebny, tak mniej więcej jak zerglingom. Jednakże 4 chyba, czy nawet 5 bailingów, 6 bailingów jest już gotowych. Slayers Boxer, 4 marudery, 8 marinów, bardzo duża ilość marinów powoduje, że będzie bardzo niebezpieczne zapewne w bazie Slayers Boxera. Za chwilę Fruit Dealer tymczasem buduje większość zerglingów ze swojej kolejnej ekspansji, o której cały czas chyba Boxer nie wie. Dokładnie tak jak widzicie, w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, co się tutaj dzieje. Fruit Dealer jak na razie czeka swoimi zerglingami, także dużą ilością roachy oraz zerglingów i szczerze mówiąc chyba zaczyna wypracowywać sobie niewielką przewagę. Upgrade plus jeden, za chwilę będzie skończony także prędkość do bailingów, więc wszystkie jego wojska będą naprawdę, naprawdę bardzo szybkie. To jest to, co zerg powinien mieć, bardzo, bardzo szybkie jednostki. Boxer tymczasem bunkruje się, większa ilość bunkrów. No nie wiem, czy te bunkry tak mu pomogą. Bardzo podoba mi się fakt, że tutaj ten supply depot także pojawi się tylko po to, żeby blokować wejście właśnie większej ilości zerglingów, jakoś takich tunelować przez te dwa małe wejścia, gdzie Mariny oraz Marudery będą mogły bardzo ładnie sobie z nimi poradzić. Fruit Dealer tymczasem buduje Spyra, dokładnie tak, oraz kolejną wylegarnię. To będą już 4 wylegarnie, ale chwilę, moment, ponieważ ma miejsce ataki, jednakże Thor na klifie. Thor is here. Arnold Schwarzenegger tej gry spokojnie obroni tutaj Slayers Boxera samą swoją prezencją. W każdym razie Slayers Boxer według mnie zaczyna troszeczkę tutaj lagować z tyłu za swoim przeciwnikiem. Fruit Dealer 93 kontra 101, jednakże spójrzcie, 58 dronów w trzech bazach, także ogromna ilość gazu jest zbierana. Za chwilę jak ten Spire zostanie ukończony, będzie mógł naprawdę kolosalną liczbę tych mutalisków budować. Fruit Dealer tymczasem jedynie 6 banelingów, ten creep jeszcze nawet nie znajduje się pod bazą
Boxera i Fruit Dealer, świetna robota, jeśli chodzi o skautowanie swojego przeciwnika. Widzi dokładnie to, co się tutaj znajduje. Świetnie tutaj, że ten Overlord także skautuje, czy przypadkiem Boxer nie przeleciał na wyspę. Mamy jednakże tor dropa, świetny tor na klifie, jednakże czy go nie straci, to jest naprawdę, może być dosyć duży problem, jeśli go straci. Thor, jeśli nie wiecie, z tej pozycji jest w stanie ostrzeliwywać tą wylęgarnię, co może być bardzo problematyczne dla Zerga. Świetnie, że zniszczył ten jeden z ekstraktorów, o tyle gazu mniej. Także tutaj niszczy duża ilość marinów, świetnie tutaj mariny razem z Thorem są bardzo, ale to bardzo skuteczne. Jednakże ten Thor musi uważać, żeby nie został zniszczony. Przepraszam bardzo, są tutaj także SCV-y, które go naprawią. Czy tymczasem Fruit Dealer będzie decydował się na kontragresję? Może mieć to miejsce. Jak na razie Slayers Boxer swoim torem ma już 7 zabitych na koncie, 8 i większość z nich to drony, więc naprawdę bardzo dobra robota. Tym dronem wywiera presję na swojego przeciwnika, jednakże Fruit Dealer ekspuje po raz kolejny i pomimo tego, że Slayers Boxer jest agresywny, to cały czas laguje z tyłu, jeśli chodzi o ekonomię, jeśli chodzi o możliwości produkcyjne. Jeśli spojrzymy na ilość jednostek, to jest 128 kontra 139, więc Boxer cały czas jest troszeczkę tutaj do przodu ze względu chociażby na te tory, które jakby to powiedzieć, ważą ogromną ilość supply'ów. W każdym razie spójrzcie, większa ilość jednostek jest produkowana, 26 zerglingów, 21 roachy, samych roachy jest tu naprawdę bardzo dużo. Tymczasem ma miejsce drop, pomimo tutaj wieżyczek oraz marinów, czy straci tego jednego overlorda, jedynie jeden roach był tam w momencie, w którym ten overlord został zniszczony i spokojnie Fruit Dealer sobie z tym poradzi, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo skutecznie poradził sobie z tym dropem, pomimo tego oczywiście, że zdołał tutaj zadać Slayers Boxer dużą ilość obrażeń, chociażby linii minerałów tego naturala. To głównym powodem, dla którego rzucił tego dropa, to było zniszczenie wylęgarni tej haczerki, ponieważ nie zostało to zadanie, nie zostało wykonane, można to uznać za nieudany drop.